Wspólne działania wielkopolskiej policji, jednostek antyterrorystycznych z Poznania, Gorzowa, Szczecina i Wrocławia doprowadziły do zatrzymania 4 mężczyzn. Po zatrzymaniu ci mężczyźni zostali oddani do dyspozycji prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty włamań do 6 bankomatów, skąd zrabowali łącznie 1,5 miliona złotych. Na wniosek policji i prokuratury sąd aresztował tych mężczyzn. Zatrzymani to recydywiści, którzy poznali się w zakładzie karnym i po wyjściu z więzienia razem zaczęli okradać bankomaty. Jeździli na te włamania samochodem, a po rabunku uciekali, ukrywali auto, ukrywali pieniądze. Sami również przebywali przez jakiś czas w takich miejscach, o których istnieniu nikt praktycznie nie wiedział. Akcja zatrzymania podejrzanych przebiegła równocześnie w kilku miejscach naraz i na szczęście obyło się bez problemów. Policjanci później przeszukali wszystkie miejsca zajmowane przez tych podejrzanych i w trakcie tych przeszukań zabezpieczyli samochód, którym oni jeździli na te włamania, narzędzia, które im służyły do tych włamań, a także ponad 100 tysięcy euro, które pochodziły właśnie z tych kradzieży. Oni ukradli pieniądze w kwocie około 1,5 miliona złotych i część tych pieniędzy zamienili właśnie na euro. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.